czwartym odcinku czekało mnie duże wyzwanie, bo robiłem, tak jak robiłem króla popu, to teraz robiłem królową R&B i soulu, czyli Aretę Franklin. I to było niesamowite wyzwanie, bo jednak wcielić się w ikonę muzyki rozrywkowej jeszcze dawnych czasów tak naprawdę i dalej aktualnych, bo ostatnio zrobiła niesamowitą płytę z coverami tak naprawdę, odświeżonymi. To jest niesamowite uczucie i też będąc tak naprawdę nią w tej sytuacji na scenie, to jest świetna rzecz.